Odkąd wynaleziono Xaver 1000, zaciąganie zasłon w celu zapewnienia prywatności może nie wystarczyć. Ten gadżet wygląda jak dziwna kamera, ale w rzeczywistości jest to radar nowej generacji, zaprojektowany, by widzieć przez ściany. Cecha superbohatera, prawda? Moc tego wynalazku polega na wizualizowaniu obiektów ukrywających się za przeszkodami i pokazywaniu ich trójwymiarowego modelu o wyjątkowej rozdzielczości na ekranie dotykowym. Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób ta technologia może wyobrazić sobie, co dzieje się w twoim domu. No dobrze, może wyobrażanie nie jest najlepszym słowem, ponieważ w tym przypadku precyzja ma kluczowe znaczenie. Technologia ta wykorzystuje fale radiowe, a jak wiadomo, mogą one przechodzić przez ściany. Dlatego jesteśmy w stanie rozmawiać przez nasze smartfony wewnątrz budynków lub używać Wi-Fi do przesyłania danych z jednego pokoju do drugiego. A więc fale radiowe mogą przenikać przez ściany, co jednak nie znaczy, że czynią je przezroczystymi. Dlatego też Xaver 1000 może jedynie wygenerować obraz tego, co znajduje się wewnątrz budynku, ale nie pokaże prawdziwego stanu rzeczy. Nie jest to jakaś ukryta, magiczna kamera. Kiedy fale radarowe z Xaver 1000 uderzają coś po drugiej stronie ściany, na przykład w osobę, psa lub telewizor, odbijają się. Urządzenie wychwytuje te echa i wykorzystuje je do stworzenia obrazu tego, co znajduje się po drugiej stronie, dokonując inteligentnej rekonstrukcji obrazu w trójwymiarze przy użyciu sztucznej inteligencji. Niesamowitym aspektem tej technologii jest szczegółowość obrazu. Nie ma żadnej niewyraźnej plamy. Można faktycznie zobaczyć, gdzie są ludzie i jak się poruszają, niezależnie od tego, czy siedzą, stoją czy leżą. Ponadto określa wysokość dowolnego obiektu. Te właściwości sprawiają, że Xaver 1000 jest niezwykle przydatny dla zespołów ratowniczych. Na przykład strażacy mogą określić odległość od niebezpiecznego otoczenia i szybko prześwietlać duży obszar. Mogą też sprawdzić, czy ktoś jest uwięziony w płonącym pomieszczeniu bez konieczności wdzierania się do środka na ślepo. Nowy wynalazek był szczególnie przydatny podczas zeszłorocznego trzęsienia ziemi w Turcji. Pomógł zlokalizować uwięzionych ocalałych i prowadził ratowników do dokładnych lokalizacji. Chociaż tego gadżetu używa się głównie w pożytecznych celach, być może niektórzy z Was zaczynają się zastanawiać, czy nie będą szpiegowani. I tak, teoretycznie jest to realny scenariusz, ale za pomocą jednego triku możesz sprawić, że Xaver 1000 będzie bezużyteczny. Urządzenia wykorzystujące fale radiowe mogą przenikać przez niemal każdy materiał budowlany, w tym cement, płyty gipsowo-kartonowe, tynk, cegłę, a nawet żelbeton. Ale nie podołają konstrukcjom z metalu lub ścianom wyłożonym metalem lub folią. Metal odbija bowiem fale radiowe, podobnie jak lustro odbija światło. Oznacza to, że cała energia emitowana przez Xaver 1000 zostanie zablokowana. Dziwny sposób, w jaki metal reaguje na fale radiowe, jest dokładnie tym, co zasila zaawansowane technologicznie skanery, które można zobaczyć na lotniskach. No wiecie, te, w których stoi się nieruchomo, podnosi ręce, a maszyna obraca się wokół. Wymyślne skanery wykorzystują coś, co nazywa się zaawansowaną technologią obrazowania, która przepuszcza milimetrowe fale przez ciało pasażera. Kiedy stajemy w zasięgu skanera, emituje on fale elektromagnetyczne, które odbijają się od naszego ciała i wszystkiego, co mamy przy sobie. A więc uspokajam, ludzie obsługujący te maszyny nie zaglądają do wnętrza ciała, ani nie widzą przez skórę, co oznacza, że nie są w stanie wykryć takich rzeczy jak tampony. Jeśli jednak pasażer ma w kieszeni coś niebezpiecznego, urządzenie zareaguje. Dotyczy to również wszelkich metalowych przedmiotów podwyższonego ryzyka. Jak wspomniałem wcześniej, metal odbija fale radiowe, czyli zachowuje się inaczej niż w przypadku interakcji fale z tkaniną lub skórą. Odbicia te pomagają skanerowi wskazać lokalizację niebezpiecznych obiektów na podstawowym zarysie ludzkiego ciała. W ostatnich latach technologia posunęła się w tym zakresie znacząco naprzód. Na przykład w 2020 roku georadar ujawnił tajemnicę starożytnego rzymskiego miasta o nazwie Falerii Novi. Jest ono położone jakieś 50 km na północ od Rzymu i pozostaje częściowo zasypane. Jednak dzięki georadarowi wiemy o nim całkiem sporo. Falerii Novi liczyło około 3000 mieszkańców i mogło pochwalić się rozbudowanym kompleksem łaźni publicznych, budynkiem targowym, co najmniej 60 dużymi domami oraz prostokątną świątynią z kolumnami w pobliżu południowej bramy miasta. Cała ta wiedza została odkryta w ciągu zaledwie 4 miesięcy i działo się to w tak błyskawicznym tempie, ponieważ dokonywano wykopalisk za pomocą maszyn i łopat. Specjaliści zeskanowali ten obszar.
To prawda, georadar znajduje zastosowanie w archeologii, ponieważ może wykrywać i mapować zakopane struktury i artefakty bez konieczności prowadzenia wykopalisk, które często są kosztowne i czasochłonne. Ten radar działa podobnie do urządzeń takich jak Xaver 1000 lub skanery na lotniskach, umożliwiając widzenie rzeczy. Jego działanie polega na emitowaniu impulsowych sygnałów radarowych do Ziemi za pośrednictwem anteny radarowej, a następnie wykrywaniu echa, które odbija się od obiektów. Odkrywanie starożytnych rzymskich miast może wydawać nam się dość abstrakcyjne, ale podobne technologie są coraz bardziej obecne także w naszym codziennym życiu. Weźmy na przykład samojezdne samochody. Posiadają zdolność skanowania otoczenia poprzez wykrywanie przeszkód, pieszych i innych pojazdów. Jest to możliwe dzięki technologii LIDAR, która wykorzystuje lasery do transmitowania impulsów światła z niewiarygodnie dużą prędkością w celu pomiaru odległości. Proces ten zwany jest czasem lotu. A gdy impulsy laserowe uderzą w obiekt, odbijają się z powrotem do czujnika LIDAR. System oblicza czas potrzebny na powrót każdego impulsu, przewiduje lokalizację i odległości, a następnie tworzy trójwymiarowe mapy całego środowiska. Zawierają one szczegóły takie jak budynki, drogi i inne pojazdy. Informacje te są następnie łączone z innymi danymi, takim jak ograniczenie prędkości, i zapewniają bezpieczną nawigację podczas podróży. Następne na naszej liście technologii z szóstym zmysłem jest obrazowanie multispektralne. Wyobraźcie sobie kamerę, która nie tylko rejestruje standardowe kolory, takie jak czerwony, zielony i niebieski, ale wychwytuje setki różnych barw w całym spektrum światła. Obejmuje to długości fal niewidoczne dla ludzkiego oka, takie jak promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, a nawet promieniowanie rentgenowskie i gamma. Kamera multispektralna wykracza poza to, co faktycznie widzimy, rozkładając światło na liczne pasma lub plasterki kolorów. W ten sposób zapewnia dwuwymiarowy obraz sceny, który ujawnia ważne i ukryte informacje. Technologie te możemy wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to się dzieje, że owoce i warzywa w markecie zawsze wyglądają tak świeżo? Otóż kamery multispektralne mogą szybko skanować i analizować duże ilości produktów spożywczych w czasie rzeczywistym. Urządzenie to mierzy dojrzałość, przeprowadza inspekcję pleśni, a nawet wykrywa zanieczyszczenia. Pomysł polega na ograniczeniu marnotrawstwa żywności przy jednoczesnym zapewnieniu, że na półki trafiają tylko najlepsze produkty. Kamery termowizyjne działają w podobny sposób. Pomagają utrzymać ciepło w naszych domach, zwłaszcza w zimnych miesiącach. Pomyślcie o tych fajnych urządzeniach jako detektywach, którzy wykrywają niewidoczne informacje dotyczące energii, pokazując, w którym miejscu domu ciepło ubywa lub występują przeciągi. Kamery termowizyjne wykrywają energię podczerwieni emitowaną przez wszystkie obiekty na podstawie ich temperatury. Energia ta jest niewidoczna dla ludzkiego oka, ale kamery mogą ją zobaczyć i przetłumaczyć za pomocą detektora podczerwieni. Oprogramowanie kamery przetwarza przechwycone dane promieniowania i przekłada je na obraz. Wiecie, mówię o tych dziwnych zdjęciach, które pokazują, jak gorące lub zimne są rzeczy. Różne kolory oznaczają różne temperatury, przy czym czerwony zazwyczaj reprezentuje gorące obszary, a niebieskie zimne. Krótko mówiąc, wystarczy skierować te kamery na okna, drzwi i ściany domu, a obrazy termowizyjne pokażą, gdzie wkrada się zimne powietrze. Dobrym pomysłem jest jednak wezwanie technika, który w tym pomoże.